Ponad 300 kolorowych kanarków, papug i innych egzotycznych ptaków można było obejrzeć w ten weekend w Suwałkach. W zespole szkół nr 8 odbyła się 24. wystawa ptaków egzotycznych. 23 wystawców z Suwałk, Augustowa, Ełku i Węgorzewa prezentowało swoje najpiękniejsze okazy. Organizatorem wystawy był miejscowy oddział Polskiej Federacji Ornitologicznej. Waldemar Romanowski, prezes oddziału, powiedział Radiu 5, że mile zaskoczyło go zainteresowanie suwalczan. Przychodzą całe rodziny, dodał. Jesteśmy zadowoleni, bo już jednak to jest 24. wystawa. Myślałem, że może ludziom się troszeczkę to znudzi, ale nie, całe rodzinki przychodzą z dziećmi, także jesteśmy zadowoleni, że jest sens robić tych wystaw. Co ciekawe, z roku na rok na wystawie prezentują się coraz lepsze ptaki. Potwierdził to międzynarodowy ekspert z Warszawy, który przez wystawę je ocenił, podkreślał Romanowski. Z roku na rok mamy coraz lepsze ptaki, bo ekspert międzynarodowy przyjeżdża w tym roku z Warszawy, pan Adam Motulewicz, oceniał nasze ptaki dzień wcześniej przed wystawą. Także po ocenach wiemy, że mamy naprawdę coraz lepsze ptaki. W tamtym roku akurat kolega od nas z Suwałk, z naszego oddziału Polskiej Federacji Ornitologicznej, zdobył wicemistrzostwo kraju.